Moi drodzy, modlimy się w czasie tej Eucharystii za nasz Kościół diecezjalny, za całą naszą wspólnotę Kościoła Radomskiego. Jakże się nie uśmiechnąć, nie tylko na twarzy, ale w duszy, w sercu, kiedy z taką intencją stajemy wobec Pana, a On daje nam do rozważania tak piękne, wyjątkowe słowo z Księgi Samuela i z tego 4 rozdziału Ewangelii Marka. Jakże nie dziękować Bogu za te słowa króla Dawida, który uwielbiał Boga za to, że naród wybrany doprowadził aż dotąd, a w tym określeniu wyraził tę wielką wdzięczność za tę wyjątkową tajemnicę wierności i mocy Boga, objawioną, uobecnioną i umocnioną w narodzie. I dzisiaj my, w ten wieczór w naszej katedrze, stajemy, aby dziękować za to, że Bóg doprowadził nas aż dotąd, że tajemnica Jego życia, Jego działania jest rzeczywiście w tak wyjątkowy sposób potwierdzona i umocniona od tylu wieków na naszej ziemi, że możemy z taką radością, wdzięcznością i dumą spojrzeć w przeszłość, dotykając nie tylko ogólnie w wymiarze diecezji, w osobach i świadkach wiary, którzy są znani wszystkim, jak święty Kazimierz, ale również lokalnie, stając wobec wielkiego dziedzictwa wiary i umiłowania Kościoła i umiłowania Ojczyzny i tej naszej, Polski, ale i tej lokalnej, wpisanej w różne miejsca i w różne dzieje naszych ziem. I razem z królem Dawidem dzisiaj chcemy uwielbiać, że Pan jest naszym Bogiem i jest pośród nas. Ale jednocześnie pociągnięcie tym słowem z dzisiejszej Ewangelii, już nie mówiąc tymi słowami z Psalmu 119, które wprowadzały nas w refleksję Ewangelii: Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, Panie, i światłem na mojej ścieżce. Chcemy przywołać ten obraz tego światła postawionego na świeczniku, nie pod łóżkiem, nie pod korcem, na świeczniku, jaśniejącego tą tajemnicą Boga, Jego życia, Jego miłości, Jego łaski, Jego wierności, która się objawia w tak wielu dziełach. Prowadził nas dzisiaj w tych 5 zwrotkach psalmu responsoryjnego Bóg poprzez psalm 132. I słyszeliśmy te wyjątkowe słowa, że złożył Panu przysięgę. Czyż w tym określeniu, w tych słowach nie warto dzisiaj przywołać właśnie naszej wdzięczności za to, że na naszej ziemi ta wierność przysiędze, jaką ludzie wiary składali i składają Bogu, temu, który ofiarowuje im swoje życie, który wypełnia ich swoją łaską, który umacnia mocą sakramentów i tak wielorakimi duchowymi darami. Dzisiaj chcemy właśnie to uczynić. Dzisiaj chcemy jaśnić tą wdzięcznością za te wszelkie dzieła i wszelkie dary, jakie Pan Bóg ofiarował i ofiarowuje. I wierzymy, że będzie ofiarowywał. Słyszeliśmy również i słowa, kolejne słowa z tego psalmu 132. Nie spocznę, póki nie znajdę miejsca dla Pana. Jak wielu jest świadków tej troski, tego oddania, tego zniecierpliwienia, tej wytrwałości człowieka, który nie spocznie, aż to wszystko, co będzie potwierdzeniem i umocnieniem miejsca Boga, stanie się wypełnione. Czyż to nie jest okazja do wdzięczności za posługę biskupią obecnych tu biskupów Henryka, Piotra i łączącego się z nami biskupa Adama,
Czyż to nie jest wdzięczność dla was, drodzy kapłani? W waszych osobach, dla wszystkich kapłanów, którzy jesteśmy opiekunami tego Bożego światła. Nie tylko wyrażonego, ale może tak wyjątkowo ukazanego w liturgii Wigilii Paschalnej, kiedy podnosimy świecę paschałą i śpiewamy światłość Chrystusa. Ona jest, ona się uobecnia w każdym sakramencie, w każdej modlitwie, w każdym tchnieniu liturgii godzin, w każdej adoracji. Tu można mnożyć wielki skarb, wielkie bogactwo i wielkie zobowiązanie, aby rzeczywiście to było światło na świeczniku, a nie pod łóżkiem czy pod korcem. W tych ewangelicznych obrazach można doszukiwać się tak wielu różnych sytuacji, które mogą zasłaniać, mogą zaciemniać. Nie daj Boże gasić. Ale w tym słowie tej troski, umiłowania tego, co Boże, to jest również przecież wdzięczność dla wszystkich osób życia konsekrowanego. Za tę posługę wyrażoną w tak pięknym, tym ewangelicznym obrazie tych panien z zapalonymi zawsze lampami w oczekiwaniu na oblubieńca. To jest również przecież wielka wdzięczność dla wszystkich małżonków i rodziców, którzy są wyjątkowymi świadkami objawiającymi miłość Boga poprzez swoje życie, poprzez swoją wierność, poprzez swoje oddanie, swoje zatroskanie, poprzez każde bicie serca, w którym wyraża się troska, umiłowanie dzieci, oddanie i wytrwałość, aby zachować w nich i postawić w tym bezpiecznym miejscu. Miejscu bezpiecznym, bo miejscu Pana, ale i bezpiecznym, bo potwierdzonym miłością Boga. Tutaj można mnożyć i warto przywołać tych, którzy niosą tą jasność, to światło, którzy w różnych wspólnotach, grupach, stowarzyszeniach przecież niosą właśnie tą wielką troskę, aby to, co jest miejscem Pana, było odkryte, było zachowane, było przekazane, było razem przeżyte. Rozważaliśmy i te słowa. Zrodzone z Ciebie potomstwo posadzę na Twoim tronie. Tutaj już właściwie rozpoczęliśmy tę refleksję, ale jakże wyjątkowo właśnie w tych słowach ona jest podkreślona, kiedy chcemy przywołać to światło, które jest dla innych zaproszeniem do tego, aby przyjść do Boga. Jest dla innych nadzieją, że chociaż wokół może być wiele ciemności, to jednak ta światłość Boga trwa. Tak jak dzisiaj, tutaj, przed tą Eucharystią, przy wystawionym Najświętszym Sakramencie w czasie adoracji. Drogie Panie, modliłyście się, śpiewając, wypowiadając słowa modlitw. Byłyście i jesteście takim znakiem tych wszystkich, którzy w naszych świątyniach, w naszych kaplicach, ale niejednokrotnie, nie tylko z powodu obecnej pandemii, ale poprzez ze względu na swoją słabość, chorobę, cierpienie w szpitalach, w domach, w hospicjach, stajecie z tym wielkim pragnieniem, ale przede wszystkim z wielkim świadectwem tej jasności Boga i wielką troską, aby to było zachowane, aby było to przekazane, aby było niesione dla innych. Te poczty sztandarowe dzisiaj tutaj obecne są przecież też tylko jednym ze znaków, że gromadzimy się po to, aby głosić razem imię Boga i objawiać moc Boga w tak wielu różnych naszych aktywnościach, które będą dotykały innych ludzi, pomagały innym ludziom i sprawiały, że te kolejne słowa z psalmu 132, jeśli zachowają moje przymierze, zasiądą na tronie po wieczne czasy, że staną się dopełnieniem tych oczekiwań, tych pragnień, tych tęsknot, może niejednokrotnie pokonaniem różnych lęków, aby pozwolić zbliżyć się do tego światła Bożej łaski,
aby dać opromienić tajemnicę swojego życia tym blaskiem i tym ciepłem Bożego miłosierdzia. Bo wtedy, kiedy ono zapłonie, kiedy staje się jasnością ludzkiej duszy, wiele dzieł jeszcze jest przed człowiekiem i człowiek jest wpisany, jesteśmy wpisani w nie. Ale niesiemy tak wyjątkową nadzieję, tak wyjątkowe dary, tak wyjątkową moc, której źródło jest w Bogu. Uczymy się tego. Próbujemy tym żyć. Jaką mamy radość, kiedy potrafimy przekazać, umocnić, potwierdzić, a jeszcze bardziej zobaczyć to w innych, którzy też żyją i chcą odkryć tę tajemnicę Bożej jasności w swoim życiu i niosą tak wielką radość, kiedy ona ich wypełnia. W ostatniej zwrotce dzisiejszego psalmu były przywołane i te słowa: tu będę mieszkał, bo wybrałem je sobie. Stajemy razem w tej wspólnocie, przywołując również i słowa króla Dawida z dzisiejszego pierwszego czytania: pobłogosław, aby trwał przed Tobą na wieki ten lud. Stajemy z dziękczynieniem, ale i z prośbą, aby mógł mocą swojego błogosławieństwa nas nieustannie ożywiał, zapalał, pomagał jaśnieć, aby opieka i orędownictwo Matki Najświętszej było dla nas tym wyjątkowym znakiem i umocnieniem naszej wytrwałości, wielką siłą pokonującą może zniechęcenie, źródłem, takim tchnieniem nadziei, może w wielu sytuacjach, w których zdaje się, że nie ma wyjścia i ciemność jest o wiele bardziej ogarniająca niż nadzieja jasności Boga. Niech to będzie również i wielkie wołanie do naszych świętych patronów i orędowników naszej diecezji, ale i tych, którzy tutaj rozwijali swoje życie i kształtowali swoją świętość. Niech to będzie wielkie nasze wspólne pragnienie, abyśmy rzeczywiście byli tymi, którzy niosą światło Boga, którzy są dla innych znakiem tego światła, którzy może idąc za słowami z tej dzisiejszej Ewangelii, które mówiły o tym, abyśmy mając uszy słuchali i wiedzieli, kogo słuchać, mieli to głębokie przekonanie, że mając tę światłość Boga, rzeczywiście nie ojaśnieli i nigdy nie utracili nadziei, że On sam jest źródłem tej jasności, tego blasku, tej łaski i On nas poprowadzi. Niech Bóg nam błogosławi i niech Jego dzieła rozwijają się pośród nas.